Jestem naczelnikiem Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Rachunkowej w Lublinie. Na początek chciałam Państwu przybliżyć specyfikę naszej działalności, bowiem doświadczenie pokazuje, że nie wszystkim znane są zagadnienia realizowane przez Regionalne Izby Rachunkowe. Więc Regionalne Izby Rachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń gmin, stowarzyszeń powiatów, związków międzygminnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym osób prawnych. Izby kontrolują gospodarkę finansową tychże jednostek, w tym zobowiązań finansowych oraz zamówień publicznych. Nasze kontrole przeprowadzane są pod kątem zgodności z przepisami prawa, a także zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Wyjątek stanowią tutaj środki, które samorządy wykorzystują w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. Wówczas nasze kompetencje co do kryteriów są szersze, bowiem wchodzi tutaj już może kryterium celowości, rzetelności, gospodarności. Kontrole, jakie przeprowadzamy, i to charakteryzuje Regionalne Izby Rachunkowe, przeprowadzane są w każdej jednostce samorządu terytorialnego przez naszą instytucję co najmniej raz na 4 lata. To wyróżnia nas spośród wielu instytucji kontrolnych, także stale, w pewnych okresach czasu jesteśmy w jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie wyników przeprowadzanych kontroli formułujemy do kierowników kontrolowanych jednostek wystąpienie pokontrolne. Tam formułujemy nieprawidłowości, wskazujemy osoby odpowiedzialne i podajemy sposób wyeliminowania tych nieprawidłowości. Kierownicy kontrolowanych jednostek zobowiązani są poinformować Izbę Obrachunkową o sposobie wykonania tychże wniosków pokontrolnych bądź przyczynach ich niewykonania. I proszę Państwa, tak jak powiedziałam, kontrolujemy gospodarkę finansową samorządów. Gospodarkę finansową, czyli dochody, wydatki, mienie komunalne. Wszystko to, co wiąże się ze środkami publicznymi, z przepływem środków finansowych. I wracając do naszego spotkania, tematu naszego spotkania, konflikt interesów. Skoro kontrolujemy samorządy, gospodarkę finansową, kontrolujemy również to, co robią pracownicy tam zatrudnieni, co jest związane z pracą radnych. I w tym obszarze nikogo nie zdziwi, że rzeczywiście może dochodzić do konfliktów interesów. Do tego, że społeczność, wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy. Ci mieszkańcy to właśnie często pracownicy samorządowi zatrudnieni w kontrolowanych jednostkach, radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. I nie sposób oddzielić tego, że i zaprzeczyć temu, że te osoby są często powiązane między sobą, czy też to w sposób więzi rodzinnych, towarzyskich, biznesowych, a wiadomo, że jeżeli taki pracownik samorządowy ma realizować swoje zadania, nierzadko będąc mieszkańcem danej gminy, gdzie te więzi istnieją, może spotkać się przy realizacji tego swojego celu służbowego, że oto będzie musiał się zastanowić, gdzie, co jest ważniejsze, tak? Interes swój, prywatny czy społeczny. Oczywiście, że jeżeli decydują się, i tutaj jest ważne takie wyprzedzające myślenie, wyprzedzające przygotowanie pracowników samorządowych, świadomość radnych, jeżeli się decydujemy na podjęcie takich działań, że jeżeli decyduje się na pracę w administracji publicznej, decyduje się być radnym, to muszę już wyprzedzająco wiedzieć, że ja będę służyć tej społeczności lokalnej. A jeżeli jestem jednocześnie jej mieszkańcem, znam społeczność, przedsiębiorców, mogę spotkać się z konfliktem interesów swoim prywatnym i muszę już wyprzedzająco przewidzieć to i tak zachowywać się,
tak, kształtować proces edukacyjny samorządowców, aby nie dopuszczać do tego konfliktu interesów, bo jak tutaj już moi przedmówcy zauważyli, konflikt interesów to to potencjalne przypuszczenie, zasianie wątpliwości, że oto może doszło do jakiegoś zachowania stronniczego, interesownego. Czyli nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, aby takie wątpliwości społeczeństwa w ogóle się pojawiały. Konflikt interesów poprzez do wykrycia przez instytucje kontrolne jest trudnym zagadnieniem. Dlatego, że chociażby może powiem przez pryzmat mojej instytucji, tak jak powiedziałam, my kontrolujemy zgodność z przepisami prawa, zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Z dokumentacji nie wyczytamy, z dokumentów nie wyczytamy, nie znajdziemy często dokumentów, w każdym etapie działalności, jakie są stosunki, relacje, więzi między pracownikami rodzinne, biznesowe, towarzyskie. A wiemy, że to może mieć ten negatywny wpływ na wystąpienie konfliktu i wystąpienie konfliktu interesów. Ale jest i takie rzeczy wykrywamy w czasie kontroli, bądź to przypadkowo, po prostu przy zwyczajnej kontroli wszystkich zagadnień, jakie przeprowadzamy. Podam Państwu kilka przykładów, bądź też mając sygnały od mieszkańców, z mediów, z prasy, że coś jest niewłaściwego w zachowaniu pracowników samorządowych czy służb administracji szeroko rozumianej. Natomiast jest, proszę Państwa, szereg przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które zawiera pewne mechanizmy eliminujące bądź ograniczające w pewnym stopniu to występowanie konfliktu interesów. I tak jak tutaj Państwo zauważyli, ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej, czy też kodeks postępowania administracyjnego, one w ogólny sposób mówią o tych zakazach zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, czy obowiązku przez pracowników samorządowych, funkcjonariuszy publicznych, czy też o obowiązku wyłączania się z pewnych zajęć pracowników samorządowych. Ale też są i dalsze szczególne przepisy, które Państwu podam, to co my zauważamy w czasie kontroli, a mianowicie chociażby ordynacja podatkowa. Ona w swoich przepisach zawiera obowiązek wyłączania się pracowników prowadzących postępowania podatkowe, czy też organów podatkowych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, skarbników, sekretarzy, ich zastępców, z prowadzenia postępowań podatkowych w sytuacjach, które mogłyby doprowadzić do tegoż konfliktu interesów, podejrzenia o stronniczość czy interesowność. Takie przepisy zawiera sama ordynacja podatkowa. I pomimo tego, proszę Państwa, że takie zapisy są wprost zawarte w ordynacji podatkowej, w czasie prowadzonych kontroli stwierdzamy takie sytuacje, kiedy wójtowi decyzje podatkowe wydaje skarbnik bądź sekretarz, bądź sekretarz wydaje decyzję skarbnikowi. Taki przykład działalności, kiedy te decyzje są wydawane w grupie osób, pośród grupy osób, które są ze sobą powiązane. I zdarza się, że te decyzje są wydawane niewłaściwie, gdzie podatki są w wysokościach zaniżonych, ustalane w tych decyzjach. Jest to nieprawidłowe, to narusza przepisy prawa. Ten konflikt interesów już się zadział wcześniej, dlatego że sama ordynacja przewiduje taką oto zasadę, że organ podatkowy powinien wystąpić do samorządowego kolegium odwoławczego o ustalenie innego organu, innego wójta z innej gminy na przykład, który by te sprawy podatkowe prowadził. Również stwierdziliśmy taką sytuację przy kontrolach podatkowych, kiedy żona wójta prowadziła działalność gospodarczą, prowadziła kopalnię. I tej pani, wójt, jej mąż,
wydał decyzję podatkową, ale nie opodatkował gruntów pod kopalnią, które należało opodatkować według najwyższej stawki podatku od nieruchomości. Bowiem były to grunty klasy szóstej, użytki rolne, które nie zostały opodatkowane. Więc tu już się zadziało bardzo źle. Natomiast ten konflikt interesów, on już wystąpił dużo wcześniej. Tak, nie wyłączono się w ogóle z tego postępowania. Kolejny przykład stwierdzanych przez nas nieprawidłowości dotyczy ustawy o pracownikach samorządowych. Tam, tak jak też tu usłyszeliśmy wcześniej, ustawa mówi o tym, że pracownicy powinni wyłączać się z prowadzenia zajęć, które by prowadziły do podejrzenia o to, że są wątpliwości co do bezstronności. Ktoś mógłby posądzić pracowników o stronniczość czy interesowność. Jakie stwierdzamy w tym obszarze nieprawidłowości? Te nieprawidłowości dotyczą takich oto sytuacji, kiedy udzielane są dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i stwierdzamy takie oto sytuacje, że pracownik, który na przykład rozlicza wykorzystane dotacje przez te jednostki spoza sektora finansów publicznych, jest jednocześnie osobą funkcyjną, prezesem, osobą, która składa dotacje, składa wniosek o udzielenie dotacji do gminy. Czyli jednocześnie kontroluje, przyjmuje, rozlicza, a jednocześnie w tymże stowarzyszeniu prowadzi działalność. Nawet występowały sytuacje, kiedy to sam wójt był prezesem klubu sportowego i składał wnioski i sam te dotacje przyznawał. Kolejna ustawa, która porusza pewne kwestie dotyczące konfliktu interesów, to nasze ustawy ustrojowe, chociażby ustawa o samorządzie gminnym, tam gdzie mamy mowę o tym, jak radni powinni się zachowywać, czyli tam, gdzie jest mowa o tym, że radni nie powinno się zlecać prac w drodze umów cywilnoprawnych, czy też radni nie powinni prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. I też, proszę Państwa, zdarzają się takie sytuacje, że są radni w danej gminie, korzystają z majątku gminnego, wydzierżawiają lokale, nieruchomości, na jakąś prowadzoną przez siebie działalność leczniczą, najróżniejszą, i czyli korzystają z tego majątku gminnego. No tak też być nie może, to może budzić podejrzenia o tę stronniczość i podważać właściwą działalność jednostek samorządu. Kolejne przykłady, które chciałabym Państwu podać, dotyczą, proszę Państwa, zamówień publicznych. Sama ustawa również zawiera przepisy, które mówią o tym, że jeżeli jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, to osoby, które uczestniczą ze strony urzędu w tymże postępowaniu, powinny się wyłączyć z tego postępowania w sytuacji złożyć oświadczenie, że są w jakiś sposób, znaczy powinny złożyć oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu lub się wyłączyć, jeżeli się okaże, że oferty wpłynęły od osób, które są w jakiś sposób z tymi osobami powiązane. W tym obszarze na przykład stwierdziliśmy taką sytuację, kiedy sekretarz gminy uczestniczył w takim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jedyną ofertę złożyła w tym postępowaniu pani, która była jakimś pracownikiem w tejże gminie, była osobą bezpośrednio podległą sekretarzowi gminy. Sekretarz złożył oświadczenie o tym, że nie podlega, że nie jest w żaden sposób powiązany z oferentami i zawarł umowę z tą swoim pracownikiem. Również ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie analogicznie przewiduje, kiedy w trybie konkursowym po otwarciu ofert
Jeżeli okaże się, że osoby, które prowadzą postępowanie konkursowe, stwierdzą, że są w jakiś sposób powiązane z osobami, które złożyły oferty, powinny się te osoby z tego postępowania wyłączyć. Chciałabym Państwu jeszcze jedną rzecz na koniec przedstawić, a mianowicie jest, kiedy jeszcze możemy mieć ten, kiedy może jeszcze dojść do konfliktu interesów. Wiedzą Państwo, że podatnicy mogą korzystać w różnych okolicznościach, w zależności od sytuacji swojej majątkowej, finansowej, z prośby do organu podatkowego, do wójta na przykład o to, żeby podatki były umarzane, prosić o jakieś ulgi w podatkach. I w czasie w jednej z kontroli stwierdziliśmy takie oto sytuacje, kiedy radni zwrócili się z prośbą do wójta o umorzenie podatków, uzasadniając tę prośbę tym, że są w trudnej sytuacji finansowej, majątkowej, posiadają znaczne obciążenia kredytowe i wójt przychylił się do tej prośby, umorzył te podatki. Przy czym z czynności przeprowadzanych przez inspektorów kontroli okazało się, że na podstawie oświadczeń majątkowych, które znajdują się w BIP-ie, majątki tych radnych, to co wynikało z tych oświadczeń, nie przedstawiały się tak katastrofalnie, jak zostało to zawarte w prośbach o umorzenie, i również nie wynikało z nich istnienie jakichkolwiek zobowiązań finansowych. No więc tutaj też oczywiście możemy się zastanawiać, kto tu miał jaki interes, czy to była taka. I dobrym mechanizmem, o którym bym już na koniec chciała Państwu powiedzieć, który jest uregulowany w ustawie o finansach publicznych, zapobiegającym w pewien sposób, chociażby w tym ostatnim obszarze, jak bym powiedziałam, umarzaniu, udzielaniu ulg w podatkach, jest publikowanie, obowiązek publikowania danych o podatnikach łącznie z kwotami, z przyczynami umorzeń, podatnikach, jakim udzielono umorzeń powyżej 500 zł. Ten wykaz danych ma być zawierany co roku do końca maja. Podlega on również takiej weryfikacji społeczeństwa, bo tak jak mówię, nie wszystko w tych dokumentach, których służby kontrolne mogą stwierdzić, jest. Natomiast takie opublikowanie jest takim mechanizmem, który na pewno w części eliminuje tenże konflikt interesów. Dziękuję bardzo.